Słońce majowe. Stał urzeczony. Spod wpół przymkniętych powiek spoglądał na złociście połyskujący samowar, pękatą szmaragdowo-zieloną cukiernicę z malachitu, jasnobłękitno granatowe filiżanki zharmonizowane z tłem serwety. Podziwiał ciemną zieleń różowo kwitnącej róży jerychońskiej i rozświetloną słońcem złocisto-żółtą werandę, przez której niewielkie szybki widać było bujnie rozkwitły jasnofioletowy S. Wspaniała aura skąpanego w słońcu dnia. Przeniósł wzrok. Na drobną sylwetkę strojnej w żółcie eleganckiej damy, wypatrującej niechybnie kogoś, kogo wkrótce przyjmie wczesnopopołudniową herbatą. Czuł niemalże zapach bzu i aromat świeżo zaparzonej esencji, któryż to raz z kolei zostaje zwycięzcą w dorocznej licytacji dzieł sztuki nowożytnej. Wykrzyknął w euforii. Od jutra mehoferowskie słońce majowe, najsłoneczniejszy polski obraz zawiśnie na pewno w mojej prywatnej galerii. Będę odtąd miał go przed oczyma naprawdę na co dzień. Ocknął się z nagła. Przed nim leżała, kusząc barwami, Historia malarstwa polskiego. Super prezent od ex żony. Książkę otrzymał nie tak dawno z racji kolejnych, którychś tam urodzin.